No dobrze, słuchajcie, Forte prowadzi 1-0, mega ważny mecz, miejmy nadzieję, że będzie 2-0 i wtedy Nerczy będzie grał z Lucifronem. Przed nami w takim razie, no ważne, kilka minutek. Zaczynamy w takim razie, jest na godzinie 5, powiedzmy w tym prawym dolnym rogu mamy Fortego niebieski Protoss, a u góry na godzinie 11 czerwony teren Mikołaj. Będziemy atakować pod górę. Słyszę, że tam bębnisz klawiaturą. Tak, oczywiście, muszę sobie zabębnić troszeczkę. To jest, wiesz, muzyka dla moich uszu, tak naprawdę. Ja witam wszystkich, którzy dopiero do nas dołączyli. Ja jestem Michał Zedbogacz, oczywiście goszczę tutaj u najlepszego kastera w Polsce, tak naprawdę. Przestań już, dobrze? Przestań. No ale taka jest, nie no, taka jest prawda, przykro mi bardzo. Słuchaj, Marcin, prawda w oczy kole. No właśnie tak tyle jest, ci mogę, tak tyle jest. Ci mogę tylko powiedzieć. Rozumiem, przedstawienie graczy nastąpiło tak. I jest to no, wielka nadzieja Polaków tak naprawdę, wielka nadzieja Polaków, po nim druga wielka nadzieja Polaków, a jeśli ta druga nadzieja, no to będziemy mieli, wiesz, do trzech razy sztuka, dwie nadzieje naraz. Tak. No dobrze, zobaczymy, co chłopaki postanowią pocisnąć na tej Antizie. Powiedziałem tam w przerwie, kiedy ciebie nie było, a może inaczej, tu przed samym czatem, że fajna mapa, da się dojść szybko do trzeciej bazy, tak naprawdę, w miarę bezpiecznie. No i potem zdecydować się na fajne makro zagrania, więc. Jeżeli do tego się dojdzie, jeżeli dojdzie do tego, to wydaje mi się, że dobrze dla Fortego, który pokazał, że lepszy przynajmniej w tej pierwszej grze, jeżeli chodzi o makro. Tak jest. Wiesz co, tutaj zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Dla mnie Entomb Valley, może inaczej, wiesz co, Antigua Shipyard może mieć troszeczkę, wiesz, wspólnego z Entomb Valley, jeśli chodzi o tą grę na trzech bazach. Ja myślę, że Forte będzie dążył do czegoś takiego, aczkolwiek jego początkowy build opierał się na tak naprawdę na dwóch bazach, ponieważ ta trzecia dopiero tam się budowała i pomimo tego, że był troszeczkę takim kalkulowanym ryzykiem, to naprawdę opłacił się w Fortemu na tym dłuższym dystansie, jakim była ta gra. A z drugiej strony mamy Mikoela, który teraz zostaje wyskautowany i Forte zdaje sobie bez problemu sprawę, że będzie miało miejsce tutaj One Rax Expand. Jak dla mnie, to jest naprawdę bardzo dobra informacja dla Fortasa i zobacz, co on robi. On od razu na to reaguje, zostawiając jedynie jednego proba w gazie i po prostu budując swój Nexus. No dokładnie, teraz probka zostanie przegoniona. Mamy tutaj jednego Marines i jedno SCV, więc ten Command Center Naturalu no, będzie już budowany od tego momentu. Czyli obydwaj bardzo podobnie jak w poprzedniej grze, bardziej pod kątem makro cisną i to dobrze, ja myślę, że to dobrze. Tak więc co myślę właśnie, że tutaj Forte czuje się dosyć dobrze, zwłaszcza przeciwko Terranowi. On grywał m.in. świetne gry przeciwko Daystarowi i zastanawiam się, cóż będzie chciał tutaj nam pokazać, ponieważ wiesz, no Mikołaj jak na razie to Command Center, on wyskautował ekspansję swojego przeciwnika, buduje dwie rafinerie i to jest tak naprawdę coś, co rzadko widzimy, jeśli chodzi o grę Terrana przeciwko Protossowi i ten One Rax Expand. Tutaj raczej myślę, że raczej często pojawiają się dwa, czasami nawet trzy dodatkowe baraki przed rafineriami, a tutaj mamy szybką technologię. Postanawiam wykorzystać fakt również tego, że zeskautował Expo po stronie Fortego i no, będzie chciał zaskoczyć czymś. Drugi barak jest produkowany. Wiesz, on być może, no wiadomo, są dwie możliwości, albo szybkie upgrade'y na bio, łącznie z plus jeden do ataku, plus jeden do pancerza, tarczy, steampack, albo właśnie, widzisz, podwójny engineering bay. Więc chyba dobrze mi się tutaj wydawało, że w tą stronę spróbuje pójść Mikoel i to zazwyczaj takim oznacza to, że będzie jakiś timing atak z jego strony w momencie, kiedy te upgrade'y się pokończą. Robi się reaktor, co ciekawe, przy pierwszych barakach, więc jeszcze nie techlab. No, kiedy steampack, kiedy coś... Też się zastanawiam, wiesz co, bo tutaj jest grany pojedynczy reaktor i techlab i to tak naprawdę, wiesz, to nie jest jakaś ogromna ilość baraków, którą posiada w tym momencie Mikoel. On opracowuje już plus jeden, armor także, wiesz, te upgrade'y są super szybkie i naprawdę bardzo dobre, ale z drugiej strony ten late game, który został wypracowany, tak naprawdę, wiesz, nie pokazuje, że te upgrade'y są jakoś tam, wiesz, znaczy może inaczej, Mikoel jakby te timingi jego jakoś, wiesz, nie wspierały według mnie tych szybkich upgrade'ów.
Jakoś nie widziałem tutaj, wiesz, czegoś, co Mikael by tutaj zrobił, co byłoby naprawdę, o wow, te upgrade w tym momencie świetnie się przydało. On troszeczkę tutaj, wiesz, stawia na nie taką emfazę, ale nie wiem, jakoś do końca, to jest oczywiście świetne, te dodatkowe upgrade'y, mariny naprawdę doskonałe na 3x3 chociażby, ale Mikael mógłby coś z nimi zrobić, wiesz, coś więcej. Tak. I zobacz, że Fortas robi zupełnie coś innego niż to, co widzieliśmy w pierwszej grze, bo tu się pojawił szybki Robotics Facility. No, chciałbym, powiem ci szczerze, że to o tym samym myślałem, że dużo fajnie jak gdyby ciągnął tą piechotę do przodu i różne upgrade'y się tam pojawiały, ale nie było, jak gdyby nie zgrywał się w to w czasie z jakimiś pushami i za długo przeczekał tam na pewno to wszystko, doprowadzając do tego, że obydwaj mieli już tak naprawdę wszystko, czego potrzebowali. No i co, Forte Colossus Den. Mm-hmm. Tym razem szybszy, nie Templary, tylko Kolosusy. Wiesz co, to może złapać Mikaela w troszeczkę takiej sytuacji, w której, wiesz, on będzie się spodziewał tych Templarów, będzie tutaj robił zupełnie coś innego, spodziewając się zupełnie innej kompozycji armii, a tymczasem mamy Kamilka, który pokazuje nam, wiesz, że potrafi się dostosować, potrafi zaskoczyć i to może być także bardzo zaskakujące dla Terana, który jak na razie buduje swoje trzecie baraki, tutaj te możliwości produkcyjne nie są aż takie mega zaskakujące i patrzy na armię, to jest 18 kontra 18, więc obaj gracze mniej więcej na równi, z tym, że Fortas ma już 50 probów kontra 39 CCB, więc on tutaj naprawdę wyszedł troszeczkę do przodu. No, on też obserwatorem odkrył obydwa te Engineering Bay, więc wie mniej więcej, co się święci. No teraz tutaj widzisz, ładnie korzysta z tego, że ma wizję na high ground i strzela do Supply Depotów, które tutaj są ustawione i no, obydwa zostaną ściągnięte, co ciekawe. O, no mamy kilka stalkerów, które teraz tutaj, o, trzeba uważać. Wiesz co, Mikael w tym momencie tak naprawdę patrzę tutaj na niego, patrzę na jego upgrade'y i widzę steampacka. Czego nie widzę, to combat shield albo concussive'a, co mnie troszeczkę, wiesz, tak tutaj zasmuca. Ale znowu, Mikael ma naprawdę dużą szansę na zrobienie, wiesz, tego fajnego timingu z 2x2, jeśli oczywiście zdecyduje się na coś takiego. I musi troszeczkę powiększyć swoją armię. Patrzę tutaj na niego, no, ta ilość CV nam w końcu wzrasta. Mamy pojedynczego obserwera, który teraz sprawdza, co tam się dzieje w naturalu troszeczkę z lewej strony, podczas gdy drugi po prostu patrzy się na armię Mikael, która troszeczkę to się szwenda po jego mainie. I zobacz, Fortas robi trzecią bazę. Kolosy plus jeden, blink, długa lanca, oczywiście kolosy lubią mieć długie lance. I wiesz, pomimo tego, że ta technologia została tutaj zagrana z takim, można by powiedzieć, że została zagrana z takim timingiem, który Forte mógłby wykorzystać, to on tak naprawdę gra to wszystko bardzo defensywnie. Ale poczekaj, bo sprzedał bunkry w tym momencie Mikael, a w zasadzie ten jeden bunkier stawia trzecią bazę, co ciekawe. O, jeszcze niższy obserwatora, więc bardzo ofensywnie. Fortes chyba zauważy, że ta trzecia baza jest zbudowana, więc chyba nie ma, chociaż, no miałem powiedzieć, nie ma powodów do obaw, ale jeszcze kontroluje środek, więc zobaczy ewentualnie tę armię, że ona się tutaj zbliża. Co on tutaj ma? Dwa kolosusy. No właśnie, te dwa kolosusy z... I lancę, tak, którą będzie miał gotową. Teraz skan odkrywa je, co prawda, ale... Nie. Wiesz co, tutaj jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że większość armii Mikaela to są mariny. I kiedy posiadasz tak ogromne ilości marinów i jedynie 5 maruderów, to tak naprawdę kolosusy będą w stanie po prostu spopierać twoją armię bardzo, bardzo szybko. I tutaj mamy pojedynczego proba, który zauważa te mediwaki, ale właśnie, dokładnie. Czy widział je Forte? Tak, czy widział je Forte, zobacz, to jest bardzo ważne. Od lewej strony 4 stalkery. Super. Tych jeszcze kolos. To jest naprawdę świetne. I Mikael po prostu nie jest w stanie zrobić absolutnie nic. Zauważ także, że Fortas w tym momencie wychodzi swoją armią. Tutaj trzyma tego trzeciego kolosa w tym, ale chce chyba złapać to, co zostało przy Zelnadze. On oczywiście chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że tam przy tej Zelnadze aż tyle jest, ale no musi troszeczkę uważać, bo właśnie w tym momencie jego przeciwnik... Okej, co on? A nie, przepraszam bardzo, leci tymi medivacami dalej. Trzecia baza została zakończona właśnie teraz. No i zauważ, że po tych trzech kolosach mamy od razu szybką zmianę na Psionic Stormy, więc Fortas naprawdę chyba lubi swoje High Templary. Tak, no i teraz zobaczmy, bo te medivaki zmierzają w stronę trzeciej bazy. Przepraszam, najmocniej. No i będzie tutaj drop. Tu nie ma za dużo probek, ale armia Fortasa też cofnięta dość mocno. Zobaczmy, bo one zaczynają rozładowywać w tym momencie jednostki. Jedna proba została zdjęta. Bardzo szybka reakcja. Czy będzie snipe Nexusa? Mocny właśnie, zaraz zobaczymy, bo ten Nexus naprawdę w tym momencie już nie posiada tarczy. Jest w tym momencie, są w tym momencie kolosy, które stają się to wszystko atakować. 105, 6, tak jest. Zostanie zdjęty. No i muszę przyznać, że
Auć, 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 ten Nexus, strata tego Nexusa naprawdę boli, ale czy będzie starał się Forte atakować? To może go popchnąć do kontrataku, a tutaj mamy cztery Wikingi, budowane są teraz już kolejne dwa, właśnie w teraz wyszły i są dwa kolejne w kolejce, ale zauważ, że Mikołaj po prostu nie posiada żadnych mediwaków, więc no zastanawiam się, czy jakieś, wiesz, próba ataku, może wiesz, takiego troszeczkę pchnięcia, żeby podenerwować swojego przeciwnika, nie byłaby złym pomysłem. Do Steampacka i tak dalej, no. Dokładnie, dokładnie. No zobaczmy, bo ma trzy Kolosusy, ma Stalkery, ma Zeloty bez szarży, ale ta szarża jest upgrade'owana. No teraz już by chyba było warto poczekać mimo wszystko na tą szarżę tymi Zelotami, żeby tutaj pocisnąć. Na Lenicy, środek odbity w tym momencie koło Xel'Nagi. Znowu, zobacz kurde jak to wygląda, 3-3 już robi w tym momencie Mikoel, a Forte ma tylko jeden do ataku. Goni te upgrade'y, ale to niestety nie jest dużo. No ładny skan, który zdejmuje teraz tego obserwera. Wiesz co, no właśnie, to jest jedyny problem, jaki jak na razie widzę tutaj. Fortas nie posiada, wiesz, nie posiada zbyt mocnych upgrade'ów. Jednakże są High Templary, które mają na Storma i tutaj nie ma ani jednego Ghosta. I także bardzo ważna sprawa. Storm w ogóle, tak jak chociażby Fungal Growth, nie bierze pod uwagę armora. Więc to tak naprawdę nie będzie miało żadnego znaczenia, jaki armor posiadają te jednostki. Jeśli będą stały pod tym, dostaną po prostu 80 obrażeń. No i muszę przyznać, że zaczynam obawiać się troszeczkę, jak to wszystko będzie wyglądało. Widzi, że tutaj Forte przekopuje się przez ten złom, on momentalnie jest rozwalany i zaraz wbije na rampę. No Wikingi szukają tutaj darmowych celów, znajdą je na pewno. Gdzie są Templary? Szukam je, teraz się zbliżają. Troszkę daleko są od tego wszystkiego, no, są już na high-grampie. Jeden Storm nie jest wygląda w tym momencie. Drugi nie Storm, wygląda aż tak fantastycznie, trzeci Storm, no zmasakrował troszkę tej piechoty, tutaj pozostało troszkę Stalkerów i jeden Kolos, co ciekawe, więc nie udało się, jeszcze ładne Force Fieldy teraz, jeden Templar tutaj jest, ostrzy sobie zęby teraz na tą piechotę i zniszczony Command Center, jakże ładnie ten atak poszedł. Aha. Patrzysz na straty obydwu zawodników, na teren 7000 do 4400, ładnie, Forte, brawo. Zobacz jeszcze jak fajnie się cofnął, nie poszedł środkiem, gdzie spotkałaby go ta armia, tylko dołem sobie spokojnie wraca. No ale gdzie są twoje jednostki kolejne, Forte, dawaj. Tak jest, tutaj należałoby zadbać o to, bo ta armia idzie dołem, już, tutaj już, za chwileczkę. Czy będziemy mieli jakiegoś mocnego Storma? Tutaj ten Storm by się przydał, za chwileczkę może będziemy go mieli, teraz co? Cofa się tak naprawdę całą armią Mikołaj. Zobacz, że nie steamuje. Teraz jego jednostki zostały zesteamowane, ale jak ale wszystkie już z nich są ostrzelane, dokładnie, już w tym momencie. Jak przesteamowane. Każda z nich ma jedynie 47, 37, 44 życia. Tracone mediwaki. Każdy z nich kosztuje 100 gazu. To są duże straty. Teraz Mikołaj cofa się troszeczkę, ale już mamy jednego Kolosa. Charge loty, które wpadają w całą tą armię. I czyżbyśmy mieli 2 do 0. Zaraz zobaczymy 169 mitu, kontra 125. I wygląda na to, że Mikołaj tutaj stara się oczywiście wesprzeć tą swoją armię świeżymi jednostkami ze swojego maina, ale już znajduje się tutaj Forte, jego high-temple troszeczkę późno, teraz będzie zagrany jeden Storm, Zelotów prawie już tam nie ma, troszeczkę jeszcze z dołu czarczują, z góry mamy jednego hajta, GG Webplate. No ładnie, no naprawdę ładnie i to jest chyba naprawdę bardzo ważne zwycięstwo dla Polaków. 2 do 1 w tym momencie w ESL CC.